Siema, siema, z tej strony Mateo, a dzisiaj Wam pokażę jak pobrać darmowy launcher Minecrafta, czyli Crystal Launcher. Ja taki posiadam, jak widzicie ja takowy posiadam, mam jakiś tam nick i teraz pokażę Wam jak taki launcher pobrać. Pierwsze co robimy, czyli przechodzimy do naszej przeglądarki, obojętnie to jest przeglądarka, to czy to będzie Opera Geek, czy to będzie Opera, czy to będzie Chrome, Edge, to wszystko to jest jedno i to samo. Wpisujemy Crystal Launcher, wyskakuje nam strona główna i teraz pobierz aktualną wersję. Uważajcie, bo są reklamy. Jak klikniecie, to widzicie, jest dużo reklam. Także widzicie, otwiera się kolejna strona. Musicie uważać i zamykać wszystkie reklamy, które wyskakują. Nigdy nie przekieruję Was na nową stronę. Tutaj jak widzicie jest dla Linuxa, jest dla Maca, Mac OS 10, 14 lub wyższy i od Windows 7 i nowsze. I widzicie jest dużo reklam, ale ja to zamykam. Nie przekieruję Was na nową stronę, zawsze będziecie na tej samej stronie mieli. Teraz sobie dajmy, ja to dam na pulpit, zapisz. I od, tu mamy już nasz Crystal Launcher Jeśli chcieliby Teraz tak trochę powoli Żeby każdy zrozumiał Wpisujemy Crystal Launcher w przeglądarce Wpisujemy, klikamy Klikamy pobierz aktualną wersję Zamykamy wszystkie reklamy Bo Crystal Launcher Nie przekieruje nas na, now, na nową kartę Klikamy pobierz aktualną wersję Klikamy pobierz i klikamy tutaj, żeby pobrać. Ja już nie będę kolejny raz pobierać. OK. I teraz, gdy mamy, klikamy sobie po prostu i macie tak. Angielski, polski, to już jak wy chcecie. Jaki język? I teraz będziecie mieli coś takiego. Zainstaluj. Na nowo zainstaluję. Kolejny. I jak włączę, to powinni, powinniście mieć. Coś takiego. Jeśli nie macie, jeśli chcecie grać, to możecie, jak macie konto Minecrafta, czy konto Microsoft lub Game Pass, to konto Mojang i otwiera wam się przeglądarka i logujecie się na wasze konto Mojang, Mojang yy, i po prostu logujecie się ten. A jeśli nie, to nie Premium yy, i nie, będzie, nie będziecie mogli dołączać na serwery premium. Teraz wymyślacie nick, wpisujecie, nie wiem, yy, bułka yy, 1, 2, 3. Yy, lubię bułki... Nie lubię. Pamiętajcie, żeby z spacji bułki podłogę N23 yy, yy, Podłogę n 3. Klikacie zalog. O, widzicie, nie spełnia zasad musi mieć. Yy, o dużą, mał. w sumie nie wiem czemu, a, do 16 znaków, no to yy, bułki, podłoga. To bułki, czekajcie, tu myślicie też bułki, podłoga, 1, 2, 3, nie wiem czemu to nie działa, ale, a, bo nie wiem, polskie znaki, bułki, 1, 2, 3, podłoga. I już widzicie, tu ja mam dużo tych kąt i bułki, 1, 2, 3, podłoga, zaloguj. Macie swoje konto, żeby tutaj mm, zagrać. Tu macie wolni dla paczki Crystal Launcher, czyli typu Optifine. Y, paczki jakieś tam macie, Blazing Pack. Y, ja ogólnie tylko na Optifine gram. Paczki użytkownika. Ja tam mam y, dużo rzeczy. Y, no i macie tutaj. Y, wszystkie wersje najnowsza 1.21 możecie własne lokalne paczki, snapshoty, starą betę, starą alfa, zaginione wersje, wszystko tu jest wszystko. Tak przykładowo klikacie sobie 16.5, klikacie graj i to będzie pierwszy raz dana wersja będzie się dłużej włączała, bo musi się za, zainstalować. No i jak się włączy to macie multiplayer, single player, tak jak w normalnym Minecraftcie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem Jeśli Wam się odcinek podobał Jeśli chcielibyście więcej poradników, może na przykład na t -Launcher, na jakieś Premium, na Salvelle Launcher czy inne, inne innego rodzaju poradniki piszcie w komentarzach, wszystko przeczytam. Mało tych komentarzy mam. No i do następnego odcinka. Cześć!